Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Gothica, przeze mnie nazywanym w tej serii remasterem. Wybieramy się w tej chwili w stronę właśnie tej jaskini od strony południowej bramy w celu właśnie znalezienia Neka. No i właśnie już go niestety widzimy, tylko będziemy musieli się pozbyć, tych kretoszczurów. Miejmy nadzieję, że to są młode kretoszczury, no bo z tymi dorosłymi, kurde, to są dorosłe. Zobaczymy, jak będę sobie radził z nim, z takim dorosłym kretoszczurem. Może sobie jakoś, szczerze mówiąc, to nie jest jakaś tam duża różnica między tym a tym młodym kretoszczurem. Zobaczymy, może jakiś tam. Dobra, no nie jest źle, muszę się troszkę uleczyć, ale powinniśmy sobie poradzić tak naprawdę. O kurde, on taki szybki jest. Powinniśmy sobie tak naprawdę niby poradzić. Dobra, musimy coś szybko zjeść, żeby mnie prawie ukończył. Nie wiem, że takie szybkie są te kretoszczury. Dobra, ziele lecznicze weźmy, zjedzmy sobie. No i przydałby się właśnie taki exp z nich, co nie? Z tych nawet dorosłych kretoszczurów, bo tam będzie na pewno więcej niż z tych młodych. Dobra, może teraz za tym. Dobra, nie, jest troszkę ryzykownie, więc cofnijmy się troszkę i się uleczmy. Nie wiem, jak z tymi szczurkami będzie, czy one są dość twarde. I teraz bardzo właśnie przydałby mi się exp. Ogólnie no, punkty nauki, kolejne poziomy by mi się przydały. 50 expa, tylko jest 10%, to znaczy 10 punktów expa więcej? Z względem właśnie tego młodego kretoszczura. Szkoda, że tak mało, ale no dobra. Ogólnie to sobie możemy zapisać już po tym zabiciu tego jednego kretoszczurka. No i zobaczmy z tymi szczurami. I jeżeli chodzi właśnie o te bryłki rudy z poprzedniego odcinka, to znaczy no, że mam tyle tego, bo przecież Diego nam dał 200, żeby wykonać to zadanie. I musimy właśnie skoczyć do tego obozu przemytników, bo już całkowicie zapomnę i wydam jeszcze te bryłki rudy. Więc będę musiał trochę jeszcze tam coś tam sprzedać, bo tak naprawdę muszę 200 zanieść tych bryłek rudy do tego obozu przemytników. I myślę, że właśnie sobie moglibyśmy sprawdzić ten obóz w tym odcinku. Dobra, w sumie nie jest tak źle. Kurde, biegnie drugi. Szybko, szybko. Dobra, udało się. 30 expa. Ale nie jest źle, nie jest źle. Chociaż i tak, szczerze mówiąc, przydałaby się troszkę wyższa siła i myślę, że jak bijemy sobie kolejny poziom, to troszkę właśnie punktów na siłę przeznaczymy, albo może nawet te punkty i to otwieranie zamków nauczymy się troszkę później. To znaczy, jak już ten drugi poziom bijemy. No bo otwierania zamków potrzebuje bardzo. Dobra, to jest chyba ostatni, tak? Kretoszczur ostatni, dokładnie. No dobra, spróbujmy go na raz. Może się uda. O dobra, się troszkę się zblokował. W sensie, nie zdąży się odwrócić może za bardzo. Dobra, zaczyna się obracać, ale dobra, zdążyłem bez ukąszenia żadnego. No jest martwy strażnik, amulet i bryłka rudy wyszczerbiony, topór również, psianka, roślina jeszcze, akwamaryn nawet, jabłko. Nawet akwamaryn, zrobiło się bardzo ciemno. Czy ten wyszczerbiony topór, tak, jest o jeden punkt obrażeń więcej, mocniejszy pomiędzy tym starym mieczem, który nosiłem, czyli na początku nosiłem zardzewiały miecz, 11 punktów, teraz stary miecz, 12, teraz 13, wyszczerbiony topór. No jeden punkt niby, no ale coś tam zawsze powinien nam dać ten jeden punkt. Dobra, wracajmy do starego obozu. Wracajmy do starego obozu. Czy jest opcja też rozmowy ze Snafem na ten temat, że odnaleźliśmy tego strażnika, czy tylko musimy wrócić do złego? Pójdźmy do Snafa najpierw, zobaczymy. No może będzie jakaś tam opcja powiedzenia mu tego, że odnaleźliśmy tego człowieka, który jemu właśnie miał przynieść te piekielniki i te martwe chrząszcze. I może właśnie dodatkowy jakiś expik nam wpadnie. Będzie trzeba też zawalczyć na arenie. Dać się, powiedzmy, pobić bardziej, bo wątpię, żebyśmy wygrali jakąkolwiek waleczkę jak na razie na arenie. Co dalej? No, będzie trzeba się wyuczyć jakiejś umiejętności złodziejskiej, czyli myślę, no celuję w te otwieranie zamków, bo ono nam się i tak przyda. A wtedy też dostaniemy właśnie zaufanie od rączki. A właśnie, Snaf, już prawie zapomniałem. Zagadałem się po prostu.
Nie, no nie ma nic takiego. Czyli wracamy do złego. No i musimy mu powiedzieć, że odnaleźliśmy Neka. Mamy też ten amulet przy sobie. Albo lag. Ale to przez to właśnie, żeby się te pochodnie włączyły. Klimatycznie się zrobiło. Dobra, wróćmy do niego. No i powiedzmy mu o tym. No, zadowolony nie będzie, że nie żyje, ale no zadowolony będzie z tego, że jednego odnaleźliśmy chociaż, nie? Znalazłem Neka. To świetnie. A masz na to jakieś dowody? Znalazłem przy nim ten amulet. Proszę, oto on. Właśnie o ten amulet mi chodziło. Mądry z ciebie chłopak. Założę się, że kusiło cię, żeby zachować ten amulet dla siebie, co? Spokojnie. Dokonałeś mądrego wyboru. Jakby Diego pytał o ciebie, opowiem się za tobą. Dobra, fajnie. Czyli to już jest chyba druga osoba, która została jakby przez nas przekonana. I tak się zastanawiam, czy doświadczenia za misję też zostały jakby zmienione, bo 250 expo teraz dostałem. Takie mam wrażenie, że trochę to sporo, ale no jednak ten balans... Ej, ty! Mówisz do mnie? Ostrzegam cię, tacy jak ty mogą napytać sobie biedy. W końcu większość z tutejszych ludzi to straszne zbiry. Wydaje się im, że mogą tu robić co im się żywnie podoba. No ale my im na to nie pozwalamy. Gomezowi zależy na spokoju w obozie, a do nas, strażników, należy dbanie o porządek. Oczywiście jest to bardzo wyczerpujące i kosztowne zajęcie. Dlatego właśnie chcę cię prosić o drobne wsparcie finansowe, na znak przyjaźni. Ty pomożesz nam, a my pomożemy tobie. Jeśli będziesz miał kłopoty, możesz na nas liczyć. No zajebiście, na pewno. Na pewno będę mógł na was liczyć, nie? To znaczy, że mam ci zapłacić za ochronę? Dzięki, ale nie. Sam sobie dam radę. Jak sobie chcesz, chłopcze. Ale wkrótce pożałujesz, że odrzuciłeś tę przyjacielską propozycję. Ciekawe właśnie, jak to było, czy... Do zobaczenia. Trzymaj się, kolego. Czy właśnie, jeżeli mu się nie zapłaciło, to co, jakieś problemy będą nam robić? Już nie pamiętam całkowicie, ale... Zdanie mamy, jakie mamy, no... Taki bullet na przykład nas ładnie, bardzo ładnie przywitał na początku gry, więc no... Trochę jest zraza do tych strażników, szczerze mówiąc. No i co ja miałem zrobić? Miałem zrobić tak, że w sumie to 10 punktów nauki teraz mamy, zaraz będziemy mieli ten drugi poziom, czyli dobra, nauczmy się siły. Hej, ty! Czy to nie ty chcesz dołączyć do naszego obozu? A jeśli chcę? Mógłbym ci pomóc. Jak? Na zewnątrz obozu siedzi dwóch gości. Jeden z nich ukradł coś cennego magnatum. To cenny amulet, który miał nam zostać przysłany z ostatnim transportem ze świata zewnętrznego. Któryś z nich powinien mieć ten amulet przy sobie. Jeśli zaatakujemy ich razem, powinno nam się udać. Sam raczej nie dam rady. Co ty na to? A co się stanie, gdy już zdobędziemy amulet? To proste. Zwrócę go magnatom i odbiorę nagrodę. Przy okazji powiem im, że mi pomogłeś. Ta wiadomość na pewno dotrze do Gomeza. Ale bardzo zachęcające. To nie dla mnie. Poszukaj sobie kogoś innego. Z takim podejściem długo tu miejsca nie zagrzejesz. Daj mi znać, gdybyś zmienił zdanie. Jasne, fajnie właśnie, że jest opcja, że będziemy mogli właśnie zmienić zdanie i pójdziemy sobie tam za jakiś czas z nim. Ale zależy mi teraz na tym, żeby nauczyć się siły. Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak, mogę ci pokazać, jak zwiększyć swoją siłę lub zręczność. Oby nie były bryłki potrzebne do nauki. Ja pierdzielę, bryłki. 50 bryłek jeszcze za 5 punktów, to jest chyba jakiś żart. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Znaczy żart, no chodzi o to, że po prostu nie mam jak na razie. Dobra, nie chciałem tego. Po prostu nie mam. I chodzi o to, że... No nie mam i jak na razie się nie nauczę, więc... Idziemy teraz na targowisko na moment. Do kogokolwiek. Do Fiska myślę. Czy tam do Dextera. Musimy sprzedać coś, żeby mieć te 200 bryłek rudy. Ponad, w sumie mam 190. A 200 dał nam jakby powiedzmy Diego. I musimy tyle dostarczyć do obozu przemytników. I myślę, żeby właśnie do tego obozu przemytników się wybrać. Wiem, że może być niebezpiecznie przez drogę i będzie się trzeba też przespać, ale... Ale... Przebiegniemy sobie jakoś może... Pokaż mi swoje towary. Przebiegniemy sobie jakoś może... I jak to działa z tym handlem? Czy teraz właśnie... Nie muszą mieć ci handlarze bryłek na wymianę, jeżeli chcemy coś sprzedać? Po prostu od razu nam wtedy wlatuje bryłka? Tak, dokładnie tak. Czyli nie muszą mieć bryłek teraz w ekwipunku.
Nieźle, ale to jest wszystko tanie, strasznie tanie. Złoty pierścień, srebrny pierścień, no to jedynie coś tam jest warte. Dobra, możemy sprzedać ten złoty pierścień, srebrny pierścień, myślę, że to nie będzie nam do niczego potrzebne, ale fajnie właśnie, że nie muszę teraz mieć jakby bryłek na wymianę podczas handlu. Czyli możemy sobie sprzedawać ile chcemy, a my i tak wystarczająco bryłek za to dostaniemy. Dobra, czyli no, mamy tą mapę, będziemy musieli się wybrać na X-ik. Tak jak właśnie myślałem, no to jest raczej chyba w stronę klasztoru tego zmiennokształtnych, ale zobaczymy. Najpierw potrzebne jest mi łóżko, możemy się w sumie przespać w chacie Diego, myślę. No i skoczymy sobie tam, zobaczymy jak ten obóz przybytników wygląda. Ogólnie jest to nowe miejsce, więc będzie pewnie też ten nowy dubbing jakby. No i zobaczymy, ciekawie. No miejmy też nadzieję, że jakaś ciekawa nagroda będzie. W postaci, mam nadzieję, że dobrego expa, albo chociaż odpowiedniej ilości bryłek, bo no jak widać na naukę też jest sporo potrzebne tego, nawet na same siły, nie? Czy tam zręczność też jest to właśnie potrzebne. Więc no będzie trzeba właśnie dużo bryłek ze sobą mieć, no ale w sumie też z drugiej strony fajnie, że podczas handlu nie muszą mieć jakby na wymianę bryłek, co nie? Że możemy sobie właśnie teraz, jak już widzieliśmy, sprzedawać ile chcemy i dostaniemy bryłki. Bo tak to na przykład zawsze jakiś tam handlarz powiedzmy miał 100 bryłek, czyli mogliśmy tylko sobie sprzedać wartość jakichś tam przedmiotów do 100 tylko. Więc teraz nic nas jakby nie blokuje. Dobra, no czyli coś w tamtą stronę po prostu się wybierajmy. Przy okazji sobie pozbieramy troszkę przedmiotów po drodze. Jest tej roślinności w cholerę naprawdę, ale jednak eliksir jakiś. Wyciąg magicznej energii przywracała na 50, ale jednak, no jak już wspominałem, te roślinności aż tak bardzo nie zasłaniają tych ziół, które sobie możemy zbierać. No są krwiopijce, są polne bestie, słyszę goblina, nie wiem gdzie, szczerze mówiąc, muszę zapisać. Gdzie jest ten goblin? Nie wiem, słyszę goblina, ale... Dobra, sprintu użyjmy. Niebezpiecznie robić. Co to jest za jaszczur? Nie, to jest jakiś krokodyl? Gonimy coś? Chyba nie. Dobra, czyli spoko. Nie, no jest niebezpiecznie. Dobra, czyli chyba jest jednak więcej potworów. Chyba jest jednak więcej potworów i trzeba na siebie bardziej uważać. Są jaszczury, tam jest, no... Wygląda to na jakiegoś krokodyla aligatora. Coś takiego. Ścierwojady są to dorosłe. Obrócił się na moment, ale odpuścił. No musimy właśnie w taki sposób sobie biec, bo na pewno nie pokonamy jakichś tam jaszczurów czy coś. Ze ścierwojadami raczej może byśmy sobie poradzili, ale łatwiej będzie po prostu, jak przyjdziemy tutaj z większą ilością siły, powiedzmy. I z może nauczonym tam czymś więcej. Więc sprawdźmy mapę. No idziemy dobrze tak naprawdę. Mniej więcej, ja pierdzielę. Topielec. To były chyba sekundy tak naprawdę. Dobra, może zdążę przepłynąć, żeby ten topielec mnie nie dogonił. Dobra, chyba mnie nie dogoni. Ale tego się nie spodziewałem. Dobra, chyba coś tutaj... Nie wiem, czy on płynie za mną, czy nie. Biegnij! Ja pierdzielę! Co to miało znaczyć w ogóle? Ale to zepsułem. Dobra, to było głupie z mojej strony. To było głupie. Ja tam mapę otwieram, myślałem, że już mi odpuścił. Ten płynie jeszcze za mną, ten topielec. Dobra, ale... Zmienimy jeszcze raz, no wiele czasu nie straciliśmy. Więc no, dobra, teraz będę bardziej uważał. Ogólnie to po prostu zbyt długo jakby mnie gonił. Jakby z większej odległości mnie widzą te potwory, jakby reagują na mnie. Dobra, więc będzie trzeba bardziej sobie taki łuk jakby zrobić, żeby mnie ten topielec najlepiej nie zauważył. Gdzie on był, ten topielec? Dobra, on był tutaj. To jeszcze sobie zbiorę. Dobra. I on był tutaj. No weźmy sobie tak po prostu, przejdźmy, żeby... nas tutaj nie zauważył ten topielec, żebyśmy tam spokojnie sobie przepłynęli. No zepsułem, dobra. Wstyd. Dobra, nic nie goni mnie.
Dobra, jesteśmy po drugiej stronie już. Są te jaszczury też, ale one nie powinny mnie zobaczyć. Dobra, i gdzie teraz mam iść? To wygląda... Dobra, tam coś widać już. Tam coś widać. To jest ten obóz widocznie. Jak najlepiej sobie przejść tam? Może przez ten most? Ten most tutaj był zawsze? Chyba nie. Mam wrażenie, że to też zostało jakby dodane. Dobra, czyli widzimy ten obóz przemytników. Zębate ziele. Rośliny lecznicze. No lecznicze bardzo będą nam się przydawały przez dłuższy czas, myślę, bo ostatnio no dużo korzystam z tego. I w ogóle wszystko zbierajmy, nie? Dobra, serio? To jest w taki sposób trzeba jakby tam dotrzeć, żeby przepłynąć? Dziwne w sumie. Myślę, że jednak będzie jakaś tam taka lepsza ścieżka, ale... Ale dobra, dobra. Dobra, już sobie zerknąłem na stoper. No to co? No to skaczemy do wody. Żeby mi tam nic nie zrobili. Bryłki mamy, raczej wszystko w porządku. Raczej, no jak się dowiedzą, że jesteśmy od Diego, no to co by nam mieli tam zrobić, nie? Raczej mnie nie porwią. W ogóle tu się tak to rozejrzymy, zobaczymy, czy będziemy mieli też tutaj jakieś zadania, czy może ktoś będzie chciał z nami handlować. Może ktoś będzie nas właśnie chciał też nauczyć czegoś nowego. Ciekawie może być, zobaczymy. Jakaś lewitująca skrzynia. To starajmy się nie zwracać uwagi na to. Serwin. W ogóle to, czy jest jakby napisane, do kogo szczególnie mamy się udać? Diego nie powiedział nic konkretnego. Dobra, no nie wiem, po prostu porozmawiajmy z każdym po kolei, z tym nie można. Chyba nie możemy sobie brać nic, nie? Serio, możemy? Nic nam nie mówi. Stół warsztatowy, bryłka żelaza. Nic nam nie robi. Skrzynia? Skrzynia to raczej nie, nawet w sumie zamknięta jest, ale... Skórzana tarcza. Kurde, no nic nie robi. Dobra, kontynuujemy. Musiałem na chwilkę odejść od kompa. No i co? Jesteśmy na tym obozie przemytników. Musimy tutaj kogoś znaleźć, z kim będziemy mogli porozmawiać na ten temat, właśnie na temat tego zadania. Od Diego ten wygląda na jakiegoś... Nie wiem... Na nikogo. Chyba, że... Zastanawiam się nad czymś. Wow, wilk? Gdzieś już to widziałem, puszek. Gdzieś już to widziałem. Coś to jest... Po prostu ogólnie ta paczka jakby jest powiązana jakby... Połączona z kilkoma chyba modyfikacjami, mi się wydaje i... No. 200 expa. Czego to ty tu ползiesz, tvar? Говори сейчас же и молись, чтобы твоя причина была уважительной. Меня прислал Диего. Я должен доставить его посылку. Больше я ничего не знаю. Так бы и сказал. Если ты от Диего, топай прямиком к Сервину. Он у нас главный кладовщик. И держи свои скользкие ручонки при себе. Если я увижу, как ты воруешь, живо поотрезаю тебе все пальцы. Ясно выражаюсь? Предельно. Тогда сдуйся отсюда. Ты мне вид загораживаешь. Топай прямиком к Сервину и даже не думай создавать тут проблемы. Да, и раз уж ты здесь, поговори с Ангхаром. О, курде, бо. Я себе брал там те предметы, он что-то говорит, чтобы не красть. Боюсь, что что-то может тут зараз выскочить, что видел, как крадłeś и так далее, и запсуе что-то, но... Добра, с кем я поразмовать обоз przemytników? Muszę porozmawiać z Kowalem Angarem, czyli już go widziałem, bo on tutaj właśnie stoi. I do Serwina, do tamtego, z którym na początku chciałem porozmawiać, ale nic nie mieliśmy, czyli tylko musieliśmy na początku tutaj przyjść. Hej, ty! Dobra, Angar. Czego chcesz? Nie widzisz, że jestem zajęty? Kort powiedział, że masz problem, może mogę ci pomóc. Możliwe, że tak. Tangor mnie uszanił, bo wykonał dopiero kilka mieczy. Ponadto zaczął krzyczeć na Monka i wysłał go do naprawdę przydatnej pracy. Miał nauczyć wszystkie miecze, które wykuwam. Do następnej dostawy coraz bliżej, a moja broń nie zdążyłem. Ale największy problem to brak stali. Potrzebuję co najmniej 40 stalowych prętów, żebym mógł wykuć te pieprzone miecze dla Tangora. Ale teraz nie mam jak ich poszukać z racji tego, że cały czas muszę siedzieć w kuźni. Poza tym nikt w obozie mi nie sprzeda cokolwiek, by powiedzieć Gomez i te pieprzone pełzacze nie są zbyt chętne
do handlu z nami? Do tego potrzebuję kogoś, kto pójdzie i gwizdnie dla mnie kilka sztuk prętów. Zrobisz to dla mnie, co dostanę w zamian. Mogę się dać w zamian ten pierścień, znalazłem go w pobliżu z jednej świątyni, ze świątyni orków na kontynencie. Możesz być pewny, że nie jest to zwykły pierścień. O kurde, no ciekawe zadanie. Aż tyle stali przynieść? Weźmy. Dobra, poszukam dla ciebie stali, 100 rudy dostaliśmy, no to bierz się do roboty. Jak powiedziałem, potrzebuję dokładnie 40 stalowych prętów. To cholernie dużo. Gdzie mogę znaleźć tak wiele stali? Którzy zostawię dla ciebie, spróbuj popytać wśród rusznikarzy i kowali w starym obozie. Poszukaj bandytów, którzy zajęli starą kopalnię żelaza, a i coś się znajdzie na obozie. Stal jednak kosztuje cholernie dużo, więc weź tą rudę. Jak dotąd nie mogę ci nic więcej dać, widzisz, Tangor obniżył mi zarobki i powoli wykuwam miecza. Może kiedy skończę z robotą, zapłaci mi więcej, wtedy zwrócę ci straty i może nawet coś dorzucę za fatygę. A teraz idź, mam jeszcze dużo roboty. Po prostu jak są dłuższe dialogi, ja nie nadążam tego czytać, bo jakby... One są jakby chyba czasowo tak... Aż się zmęczyłem. Czasowo tak ustawione. Tak samo powiedzmy. Jest jakiś krótki dialog. Jest pokazany on przez powiedzmy 5 sekund. Długi dialog tak samo jest jakby powiedzmy przez 5 sekund pokazany, czyli ileś tam czasu. Więc no, po prostu nie zdążyłem i tyle tego przeczytać. Czyli no... Aha, Anga chce, żebym mu przyniósł 10 stalowych prętów. Dobra, tam było mówione, że 40. Czyli jeżeli dostaliśmy 100 brekludy, wychodzi na to, że po 10 będzie... będzie właśnie kosztował 1 stalowy pręt. Fajnie, bo w sumie tak naprawdę będziemy sobie mieć już jakieś tam dodatkowe zadania i fajnie w sumie. Nie wiem, rozpadało się. Trochę się dźwięk deszczu zepsuł. Jeszcze z Terwinem porozmawiajmy. Добро пожаловать. Полагаю, что ты новенький, так как тебя я раньше не видел, хотя я знаю практически каждого человека в колонии. Я только прибыл. И прибыл не по своей воле. Как и все мы. Ну, может быть, кроме Гомеза, ибо он тут живет припеваючи. Злобный сукин сын. Он тебе не нравится? Но меня прислал Диего. Ты знаешь Диего. Это уже лучше. Но ты прав. Я предпочитаю видеть рожу Гомеза исключительно под моим сапогом. В конце концов, здесь заправляем мы, в частности, Тангор. И лучше тебе этого не забывать. Но я что-то разболтался. Скажи, зачем ты пришел сюда? Меня прислал Диего, я должен передать руду. Он дал мне эту карту. Покажи. Бильджар, его дери. Я же говорил, не давай ее кому попало. Но думаю, у него были какие-то свои причины так поступить. Диего хитрый пес. Ты, наверное, здорово его впечатлил. Ну да ладно, не суть важно. Карту я заберу, тебе от нее все равно пользы не будет. А в плохие руки ей попадать нежелательно. Возвращаемся к нашей посылке. Да, у меня есть один пакет для Диего. Но не за так. Это будет стоить тебе 300 кусков руды. Плати сейчас или убирайся. Диего должен был забрать ее еще давным-давно. 300 брывок руды? Скон я вам тыле взять? Так мне вообще 200 дал. Черт, у меня столько нету. Диего дал мне только 200 кусков. Значит, тебе не повезло. На твоем месте я бы не показывался на глаза Диего. Але споко, хотяж не до конца. У меня есть... Ну, немного Dobra, zepsułem. 300... No tak, wiecie. Dostaliśmy jakby powiedzmy 100 bryłek na tą surową stal jeszcze. Ale... Można te 100 bryłek właśnie wykorzystać, żeby tą paczkę za 300 bryłek kupić. To by się udało wtedy. Dobra, zrobię wczytanie. Bo szkoda mi tego zadania strasznie, a widzę, że tutaj fajne nagrody są. I widzimy się po prostu za chwilę z powrotem w tym samym miejscu. No dobra, jesteśmy z powrotem. No i robimy to w taki sposób, że dajemy mu tą rudę. Jednak za te 300 bryłek rudy mam nadzieję, że Diego mi tam odda te 100, które jakby dostaliśmy na surową stal, więc zobaczmy. Вот, держи кусочек кусочку. Надеюсь, ты не ошибся. Я не хочу отдать Диего что-нибудь неожиданное. Не волнуйся, парень. Диего намного больше, чем просто клиент. Пытаться обдурить его – все равно, что пытаться обдурить смерть. Вижу, ты сообразительный малый. Диего всегда присылает хороших курьеров. Ну, dobrze. Oczywiście, no,
Wiecie, to po prostu zastanawiałem się nad tym, ale się znowu rozpadało. Znaczy, no w sumie ten deszcz zaraz powinien minąć, bo już tam wczytywałem. Zastanawiałem się po prostu nad tym, bo no nie miałem jakby swoich tych bryłek rudy, co nie? A te 100 dostałem na surową stal i po prostu trzeba mieć teraz nadzieję, że te 100 odzyskamy bryłek rudy. I chyba tak naprawdę nic tutaj więcej nie musimy... Nie mamy już nic do roboty. Tylko, że jak teraz wrócić, bo cholernie... Jest widoczność słaba. Niby można przez tą wysepkę chyba tutaj, którą właśnie przedtem widziałem, jak nie padało. Tylko, że no mogą być jakieś potwory tu. Nie wiem, dobra, zobaczymy, no może nam się uda jakoś przebiec. Są jaszczury chyba, ogniste nawet jeszcze. Dobra, niebezpiecznie. Rogowa muszla. Dobra, może sobie bokiem przejdziemy. Przy okazji coś tam może zbierzemy właśnie ciekawego. Jakieś rybki, rogowe muszle, otwierane muszle, biały rum. O, coś tu mamy. Łuk dębowy, skórzany mieszek. Zobaczmy. Łuk myśliwski i łuk dębowy. To były dwa łuki? Możliwe, że tak. 50 bryłek rudy. Fajnie. Czyli chyba dobrze, że tu w sumie przyszedłem. Trochę niebezpiecznie, bo te jaszczury tu chodzą, ale... No są na tyle daleko, że nawet nas nie zobaczą. Więc spoko. Dobra. Fajnie, że tutaj przyszliśmy. Te bryłki na pewno nam się przydadzą, bo bardzo są bryłki potrzebne. Coraz bardziej to właśnie zauważam. Że są bardzo te bryłki potrzebne. No miejmy nadzieję, kurde, że Diego nam zwróci, bo te 100 bryłek, które dostałem, miały być na surową stal. I też chodzi o to, że jednak to trochę jest tych 100 bryłek rudy, a na początku bardzo potrzebujemy. Teraz może być niebezpiecznie, bo jest cholernie słaba widoczność, a... Zapiszmy. A przebiegamy przez las trochę, więc... Dobra, kletoszczury to raczej nas nie dogonią. Nie ma za bardzo mapy, ale staram się... Dobra, chyba dobrze biegnę. Staram się tak z pamięci trochę. Że na tamtą mapę, którą miałem, to nam zabrał. Zębacze, raczej nie ma szans, że tam przebiegniemy, musimy tutaj. Ale fajne nagrody są tak w ogóle, szczerze mówiąc. Tam weszliśmy, dostaliśmy zaraz 200 expa, w sumie, że dostaliśmy za samo jakby dotarcie do tego miejsca. Kurde, ale tu są potwory, tu jest potworów. 200 expa za same dotarcie. Kolejne mamy zadanie, powiedzmy, więc ciekawy w sumie może być wątek z tymi przemytnikami i mam nadzieję, że uda mi się go jakoś dłużej pociągnąć, ten wątek. Zobaczymy. Może być ciekawie. Może być ciekawie. Dobra, no jesteśmy już w sumie, widzimy stary obóz. Nawet się przejaśniło, to spoko. No idziemy do tego Diego, do Diego. Zobaczymy, co nam powie na ten temat. No teraz to już widoczność, teraz to jest spoko. Możemy sobie nawet tutaj biec. Zobaczymy, co nam powiem na ten temat. No, chciałbym się wyuczyć tej siły troszkę. Już mamy w sumie nawet drugi poziom, mamy 20 punktów nauki. Otwierania zamków tak naprawdę w sumie możemy chyba się nawet wyuczyć teraz tak naprawdę, bo nic... Pieniędzy chyba, nic, żadnych bryłek rudy chyba nie żądał od nas rączka wtedy, jak chcieliśmy się nauczyć tego. Więc może w sumie... Wtedy też od razu będziemy mieli poparcie, z czego też od razu dostaniemy, myślę, więcej expa. To znaczy w ogóle expa dostaniemy za te poparcie od rączki. Też będzie chyba trzecie poparcie. Pójdziemy, myślę, zawalczyć sobie też na arenie. Dostać w pierdziel, to znaczy. Żeby też mieć poparcie u Scottiego. Musisz uważać na to, co mówisz przy opcji. To się chyba nigdy nie skończy. Myślałem, że to się chyba, że może by mi się udało z jednym trochę... ugrać. Ale dobra, no zapiszmy sobie przed rozmową jeszcze z Diego i powiedzmy mu, że tam byliśmy. W ogóle co my dostaliśmy? Nawet nie wiem, co ja dostałem. 4 kubki? Lepiej chyba nie. No dobra, mniejsza. Ale mamy to, co powinniśmy mieć. Ja naszedł lager kontrabandistów. Praktycznie wszystkim, kogo ja tutaj odprawił, powiedzło mniejsze ciebie. Контрабандисты не очень любят незваных гостей. Посмотрим, принес ли ты то, зачем я тебя посылал.
Ты хорошо поработал. Возьми эту руду в благодарность за труды. Но мне самому пришлось доплатить сотню кусков руды, чтобы купить твои чертовы луки. Может быть, ты... Потише на поворотах, парень. Радуйся, что я вообще дал тебе что-то сверху. Теперь ты не в убытке, ведь так? И лучше запомни, со мной не торгуются. Хотя, должен признать, ты стоишь потраченной руды. Trzymajcie. Powiem wam tak, ten Diego, ten drugi Diego, który teraz właśnie z tym drugim Diego rozmawialiśmy, tym dodatkowym Diego rosyjskim, nie jest jakiś tam zbyt przyjazny, mi się wydaje. O, bo tam ekstra mi coś dorzucił, to wyszedłem na czysto. Dobra, no niech tak będzie. Niech tak będzie, chociaż dobrze, bo ekspa rozgarnęliśmy. I dobra, aha, to był ten jeden łuk, tak? Bo ten jeden znaleźliśmy tam na plaży. Dobra, mniejsza, ale po prostu daliśmy to, co mieliśmy tam dać i mamy to zaliczone. Kowal Angar, no chce 10 stalowych prętów. Chce 10 stalowych prętów. Jest tutaj jakiś przecież kowal chyba, który mógłby może mieć te pręty, bo chyba ogólnie my to nie mamy nic takiego raczej w ekwipunku. No właśnie. Tutaj był chyba kowal? Gdzie tu był kowal? Dobra, kawałek dalej chyba. Dobra, kowal był chyba kawałek dalej, tak. I zobaczymy, czy będzie miał te pręty. Jeżeli tak, to spoko, bo tak to będziemy mogli właśnie od razu oddać te pręty. Tam do przemytników, bo fajny naprawdę, fajny wątek z tym jest, widać. No ciekawe nagrody. W postaci właśnie bryłek rudy i tego expa. Na nikim nie można polegać, od co? Dobra, tu był chyba ten kowal, tak? Kopacz, był czas, Huno. Takie sprawy załatwiano inaczej. Widzę, że znasz się na tak swoim długo, jak mnie jeszcze to nie nikt nie miał powodu do narzekań. I lepiej, żeby nikt tego nie robił. Każdy dureń potrzebuje miecza. I to właśnie ode mnie dostają. Jak stoisz z pracą, kowalu? A co cię to obchodzi? Być może mam dla ciebie zamówienie. Czyżby? A cóż takiego, jeśli wolno spytać? Jeszcze się zastanowię. Wróć jak naprawdę będziesz czegoś potrzebował. Póki co, nie zawracaj mi głowy. To się chyba nigdy nie skończy. Jak długo zajmuje wykucie jednego miecza? To zależy. Jeśli chodzi o najprostsze ostrza, wystarczy kilka minut. Oczywiście, pod warunkiem, że jestem odpowiednio zmotywowany finansowo. Oczywiście świry pokroju świstaka muszą czekać na swoje cacka nieco dłużej. Dlaczego? Czyżby świstak za mało ci zapłacił? Nie, wręcz przeciwnie. Za swój ostatni miecz dał mi 150 bryłek rudy. Ale facet lubi bogate zdobienia i takie tam babskie fanaberia. A to oczywiście kosztuje. Hej, ciekawski z ciebie facet, kolego. To się już więcej nie powtórzy. No dobra, tylko że czemu nie ma opcji handlu z nim? Zawsze tak się dzieje. Chętnie spróbowałbym sił jako kowal. Myślisz, tylko nie wyobrażaj sobie, że tak łatwo jest wykuć solidny miecz. Może? O, jest opcja, dobra, czyli musiałem po prostu powiedzieć mu, że chętnie byśmy spróbowali sił jako kowal. Jest opcja kupić narzędzia. Chcę kupić narzędzia kowalskie. Mogę ci sprzedać stal, ale nie więcej niż jedną na dzień. Też muszę mieć z czym popracować. Nie więcej niż jedną na dzień. Jeżeli potrzebujesz więcej, musisz zrobić ją sam. Jeśli znasz się na rzeczy, możesz sam wydobywać żelazo i odlewać stal. Stal za 40 bryłek rudy? Chyba oszalał. To się chyba nigdy nie skończy. Pokaż mi, jak wykuć dobry miecz. Krótki miecz. Kurde, no jest kowalstwo. Fajnie. Czym? Czekajcie, nie mam młota ani prętów. To tylko, że... A to jest... Jak to jest? No co? Tylko... Pozwala sprzedać stal, a gdzie młot? Tak naprawdę? Nie będę dalej słuchał. Nie wiem, dobra, dziwne jakieś takie... Co dalej? Może zajmijmy się jak na razie wątkiem... ze zdobywaniem zaufania. Czyli dobra. Jeżeli mamy bryłki 139, muszę na chwilę odłożyć bryłki, bo jak dostanę wpierdzie na arenie, to... No to mi te bryłki zapewne zabiorą. Czy ja gdzieś mogę odłożyć te bryłki? Kogo tu jest chata w ogóle? Ach, dobra, mieliśmy się jeszcze nauczyć tego otwierania zamków. I w sumie zobaczymy u Wrzoda, czy on ma te ryżówki na pewno w tej skrzyni. Dobra, no zobaczmy.
Czy Rączka będzie chciał coś za naukę tego? Czego możesz mnie nauczyć? To zależy od tego, co chciałbyś wiedzieć. Otwieranie zamków. Chciałbym nauczyć się otwierać zamki. Nie wątpię. Cóż, początki nie są zbyt trudne. Przede wszystkim musisz uważać, żeby nie złamać wytrycha. Musisz być bardzo cierpliwy. Wtedy nie będziesz potrzebował tylu wytrychów. Gdy nabierzesz już trochę doświadczenia, nauczysz się rozpoznawać dźwięk, jaki wydaje wytrych, zanim pęknie. Myślę, że powinieneś sobie z tym poradzić. Wsłuchaj się uważnie w dźwięki, jakie wydaje otwierany zamek, a nie będziesz potrzebował tylu wytrychów. Prawdziwy mistrz w tym fachu potrafi otworzyć każdą skrzynię, nie łamiąc ani jednego wytrycha. Dobra, fajnie, czyli chyba nic? Tak, nawet żadnej bryłki nie chciał od nas, czyli fajnie. I teraz możemy mu powiedzieć, go zapytać, czy się nie wstawi. Nie mógłbyś wstawić się za mną u Diego? Czemu nie? Nauczyłeś się czegoś, co czyni cię przydatnym dla starego obozu. Zręcznych złodziei nigdy nie za wiele. Możesz na mnie liczyć. Dobra, mamy kolejne poparcie, chyba już trzecie. No, otwieranie zamków na pewno mi się przyda bardzo i to na całą grę, więc nie ma co żałować na to punktów. Tylko teraz tak, no chciałbym schować te bryłki. Czy to jest w ogóle kogoś chata? Nikt tutaj nie krzyczy, że wypierdzielaj z tej chaty. Więc może mi się uda przy okazji otworzyć tą skrzynię, do której sobie też włożymy te bryłki rudy, zawalczymy na arenie. 6. Czyli na 6 jakby powiedzmy, że ja nie mam wytrychów żadnych chyba, tak? Dobra, jeden wytrych. Na 6 razy. To nie ma szans, że mi się to uda za pierwszym razem. Kto tu ma? To jest chyba 5. Zobaczmy właśnie u Wrzoda, na ile jest potrzebne otwarcie tego kufra. Hej ty! Na 4. No to jeszcze nie tak źle. Mądry chłopiec. Jeszcze nie tak źle. Wrzód sam nawet nie reaguje, że wchodzimy do chaty, więc spoko, czyli snaf tylko. No musimy tak to w nocy tu przejść. Czyli no co, no trzeba chyba kupić trochę wytrychów, szczerze mówiąc. Nie wiem, po ile są wytrychy. Więc dobra. Zrobimy to tak, że pójdziemy na targowisko. Kupimy trochę wytrychów, bo tam prawdopodobnie Dexter ma chyba opcję właśnie sprzedania tych wytrychów. Dobra, tu chrząszcze są, które mogę zgnieść. Dobra. Tu jest na 1. Czy mi się uda z jednym wytrychem? Bez właściwego klucza. Aha, nigdy tego nie otworzę. No to potrzebny jest klucz. Okej. Okay. Dobra, czyli czerwony chyba jest całkowicie na klucz. Pomarańczowy jest na wytrych. Zamek. Nazwa jakby powiedzmy skrzyni podświetlona. A zielone to bez wytrycha, bez tego klucza możemy od razu chyba otwierać. Hej, ty! Pokaż mi swoje towary. Mam tu tylko towar najwyższej jakości. A właśnie, jeszcze musimy się do na bagna udać. Dobra, po 10 jest wytrych. Dobra, kupmy 4. Kupmy 4, mamy 5. Nie będziemy kombinować. Miejmy nadzieję, że nam się to szybko zwróci i tak fajnie na plus, bo nie żądał nic tam za naukę tego otwierania zamków, więc no z nadzieją taką żyjmy, że to się nam dość szybko zwróci i że te wytrychy nie będziemy aż tak mocno łamać. Bo no trzeba te bryłki schować przed walką, no bo jeżeli nas pobiją, no to będą na pewno chcieli nam te bryłki zabrać, więc... Więc no. Ale moglibyśmy na początku jeszcze spróbować, bo ciekawi mnie też nagroda od tego nowego NPC, żeby właśnie sprawdzić ten... czy tą ryżówkę ma, ale... Dobra, najpierw się prześpimy. Najpierw się prześpimy. Do północy. Dobra, wrzut pójdzie chyba spać. Ale w sumie nie, on nie będzie widział. Czy będzie? Widział? Skradanie by się teraz przydało. Straż! Kurde, ale lipa będzie.
co to było? Fajne reakcje w ogóle. Ale ciężko. Co ja zrobię? Hej, ty! Spadaj. Chcesz być przez chwilę sam, tak? Rozumiem. Będę się trzymał na uboczu. Jak ja mam się go pozbyć stąd? Straż! Tu... No od razu straż woła. Może się nam teraz uda? Jak jesteśmy w środku. O, chyba może się nam uda otworzyć tą skrzynię. No, spróbujmy. Widzę. Nie, dobra, to widział ktoś. Oj, to nie będzie takie łatwe. Tamten kopacz też widzi wszystko. Snafa nie ma, ale ten kopacz jeszcze się tu pojawił. Niby bokiem stoi. No nie, no to jest niesprawiedliwe. On bokiem stoi. Jakby on mnie... Nie wiem. Będę musiał to jakoś inaczej ogarnąć, szczerze mówiąc. Nie jest takie łatwe. Myślę, że łatwiej mi to pójdzie z tym otwarciem. Czyli widocznie z tym też chyba coś jest ogólnie zrobione, bo... W nocy, jeżeli... Przecież nic nie robię. Nie masz tu czego szukać. W nocy jest wrzód. Musielibyśmy pobić wrzoda. Wtedy szybko. No i wtedy szybko to załatwić. Dobra, pomyślimy sobie później. Jak na razie to myślę, że możemy skończyć. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się, do kolejnego. Cześć.